27 stycznia, analiza weekendowa, rynek walutowy. Rozpoczynamy od starego znajomego, czyli pary euro do dolara, który w tym tygodniu pokazuje, że dalej, cały czas dalej znajdujemy się w konsolidacji takiej delikatnie lekko wzrostowej. Ten tydzień zakończył się, znaczy się w ten sposób, iż na wykresie powstał nam znowu pin bar jak gdyby na wzrost. Nie jest to może idealny pin bar, ponieważ ten cień jest zaledwie troszeczkę większy od korpusu, ale widać wyraźnie reakcję na strefę na koronę. Jest tutaj reakcja, no i powiedzmy sobie, był pin bar, było potwierdzenie, nie ma kontynuacji znowu, czyli ta konsolidacja trwa cały czas. Teraz jeżeli przejdziemy na wykres dzienny, to mamy tutaj jak gdyby potwierdzenie ważności tej świecy tygodniowej w postaci czwartkowo-piątkowego objęcia hossy. Jest tutaj może ruch, który dla mnie też powiedzmy sobie w jakiś sposób daje pewien minusik, bo objęcie hossy ok, ale w pewnym sensie trochę za daleko pozwolono sobie i trochę za mocno wybita została ta czarna świeca. Ale powiedzmy sobie znowu z drugiej strony dwa elementy, na które warto zwrócić uwagę. Pierwszy element to oczywiście jest dostrzegalny wówczas, kiedy mamy dostęp do notowań kontraktów terminowych, a co najmniej do wolumenu z rynku kontraktów terminowych na tą parę walutową, ponieważ czarna świeca, która powstała w czwartek, była świecą na wyraźnie wyższym obrocie niż ta piątkowa. Czyli innymi słowy, układ wolumenowy tutaj na tej formacji jest jak najbardziej układem potwierdzającym jej istotę, jej wagę. Czyli daje podstawy ku temu, aby, że tak powiem, określić jako autentyczny sygnał znowu odwrócenia teraz tendencji spadkowej na wzrostową. To jest pierwszy element. I drugi element dotyczący, nazwijmy, takiej teorii i analizy technicznej w kwestii kanałów cenowych. Tutaj mamy wyraźne poruszanie się w kanale cenowym i rynek tutaj wybił nam ten kanał, tak? Wybił nam ten kanał. Gdybyśmy prędzej przygotowywali, nazwijmy to, też byśmy mogli tutaj powiedzieć, był jakiś trójkąt, wybicie tego spowodowało wyjście na dół. A teraz mamy wybicie kanału dołem, dojście do strefy, gwałtowny powrót do tego kanału, a to najczęściej, jakby nie patrzeć, statystycznie jest wskazanie na to, iż teraz pora będzie na wybicie tego kanału z drugiej strony. Czyli można by się było tutaj spodziewać ruchu wybijającego ten szczyt. No i zobaczymy, bo pytanie jest pierwsze, czy będziemy mieli teraz do czynienia tylko i wyłącznie z korektą tego ostatniego impulsu, bo przypomnę, że sytuacja ogólnie w szerszym wydaniu wygląda w ten sposób, tak? Czyli możemy mieć tutaj układ i teraz jeżeli zobaczymy po impulsie pierwszym spadkowym, mieliśmy tutaj taką korektę, bo tutaj pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta, ABC, korekta. I teraz jeżeli zakres tej korekty przeniesiemy tu od dołka, to widzimy, że możemy dojść do poziomu około 1,1705. Teraz jeżeli przyjrzymy się, że tutaj mamy też impuls, tutaj mieliśmy A, B, jakieś A, B i C. Teraz tu najprawdopodobniej mieliśmy też coś takiego. No to jeżeli miałaby być kontynuowana korekta w tym większym zakresie, no to widzimy, że tutaj dojście było do poziomu 50%, a więc otwarte są tak naprawdę wszystkie zniesienia, począwszy od 61, 78 i 88. Zakres overbalansu, korona. Najbardziej ciekawym wydaje się właśnie tutaj zakres około 1,17 z małym groszem. No, pytanie tylko, czy ta zwyżka, która ewentualnie została zapoczątkowana w piątek, poradzi sobie z okolicami 1,15, które w tej chwili są najistotniejsze. Więc mówię, patrząc, tu jesteśmy niestety w sytuacji, gdzie cały czas jesteśmy w tym trendzie bocznym i można ewentualnie coś tutaj moim zdaniem robić w perspektywach niższych czasów. Natomiast jeśli chodzi o dłuższe wykresy, dzienne, tygodniowe, no jesteśmy
w trudnej sytuacji ciężko jest tu podejmować decyzję. No i teraz jedyne co jest, to można po prostu liczyć na to, że taka silna formacja odwrócenia zadziała też w odpowiedni sposób i nie będzie to tylko ruch na przykład do, tak jak wspomniałem, do 1,15, ale będzie to ruch co najmniej do tej 1,17 z małym groszem. Kolejna para to dolar do jena. Zobaczmy, mieliśmy tego pinbara takiego silnego i to, co już kiedyś mówiłem, nie lubię, statystycznie znowu, najczęściej jest tak, że jeżeli powstaje pinbar o takim dużym gabarycie, no nienaturalnie dużym, i powstaje on w sposób taki szalony, to znaczy się jakiś jest, nagle wyskakuje jakiś powód, coś, pstryk i w jedną i w drugą stronę bardzo szybciutko to się dzieje, to najczęściej minimum takiego pinbara jest w jakimś tam przedziale czasowym retestowany. I tak zakładałem też na samym początku. Minusem tego założenia było tylko to, że rynek doszedł, ale nie wybił tutaj, nawet nie naruszył tego dołka. Czyli jak gdyby cały czas jest tutaj możliwość wykonania, że jest wykonana pełna korekta tego jak gdyby wzrostu. A znowu z tej dłuższej perspektywy, gdybyśmy spojrzeli, to ten ruch tutaj nie wybił tego szczytu. Czyli tak naprawdę po wzroście, który był korektą tego spadku, mamy korektę, tu mamy znowu korektę i tu znowu mamy korektę. Czyli też tu jesteśmy w takim ogromnym, wielkim trendzie jak gdyby bocznym. No i teraz patrząc znowu na tą strukturę rynku cenową na wykresie dziennym, no to widzimy, mamy tutaj utworzony na tę chwilę na razie wyraźny układ ABC. Tak, układ ABC dochodzący do strefy oporu. No tą strefę oporu można by było nawet, że tak powiem, ująć w taki sposób. O. Czyli mamy tutaj to minimum w cenach zamknięcia i tutaj to minimum, widzimy dojście, tu się pokazują dwa, same właściwie trzy górne cienie, z czego jeden pinbar, mała szpuleczka i drugi pinbar z piątku. I to moim zdaniem jest teraz wskazaniem co najmniej tak, że powinniśmy oczekiwać w następnym tygodniu od początku co najmniej ruchu zejścia do wybitej tej strefy i tu widzimy jest drugi też element, czyli zakres overbalansu. Natomiast jeżeli rynek wybije nam tutaj tą strefę, czyli poziom około 107,80, no to moim zdaniem będzie to wskazanie na to, że faktycznie jedziemy po prostu retestować już teraz ten dołek. No i tu również powiedzmy sobie na tę chwilę na razie mamy jakąś tendencję wzrostową, ale pamiętajmy właśnie o tym gwałtownym spadku i teraz mamy dojście do strefy, czyli spodziewałbym się, że jest tu jakieś ABC i rynek będzie próbował co najmniej wykonać większy ruch korekcyjny tego tutaj odbicia, tego tutaj odbicia. Kolejna przepraszam, para walutowa to funt do dolara, który realizuje taki, no to, co, na co wskazywałem bodajże 2 czy 3 tygodnie temu, nie pamiętam już dokładnie, kiedy ją brałem na tapetę, tą parę, ale wskazywałem tutaj na zakres, chyba 3 tygodnie temu, bo ten pinbar już był, na zakres tutaj układu geometrycznego i co najmniej tutaj ruchu w kierunku tej strefy 1,50. No i widzimy w tym tygodniu został wykonany dość dobry, spory krok właśnie w kierunku takiego scenariusza. Oczywiście do pełni szczęścia brakuje nam wybicia tutaj tej strefy i pamiętajmy, że jest to wykres tygodniowy, zatem no niekoniecznie musimy mieć od razu jakiś ruch do góry, ale można się zastanawiać, co sugeruje takie umacnianie funta. Oczywiście w odniesieniu do Brexitu, tak, ale to już jest zadanie dla innych tęgich głów w tym zakresie. My natomiast koncentrując się na układach technicznych, mieliśmy tutaj dojście do, tak jak powiedziałem, w układzie geometrycznym, podwójny dołek z tym wysokim, wyraźnym pinbarem. To nie jest pinbar, który był utworzony na bazie takiego, nie wiem, jakiegoś niespodziewanego zaskoczenia, tylko po prostu taka była akcja podażowa, najpierw, a potem popytowa. To jest zupełnie inny wymiar pinbara, aniżeli ten, który pokazywałem na jenie, tak? Do tego mamy też układ, gdzie cień wychodzi poniżej dołków, a zamyka się to białym korpusem. No i teraz znowu po jakiejś korekcie mamy wyraźną świecę, także tutaj jest ten trend wzrostowy.
tendencja wzrostowa w jakiś sposób utrzymana. Teraz patrząc na wykres dzienny, no tak jak powiedziałem, zbliżamy się do strefy oporu 1,33. Myślę jednak, że ta strefa nie będzie tym, który zatrzyma definitywnie wzrost. Liczyłbym tutaj, zakładałbym tutaj co najmniej dojście tutaj w granicę 1,34,60-70, czyli tutaj do tej strefy. Dlaczego do tej? Bo tutaj moim zdaniem była korekta pędząca, a więc próba wybicia tej ostatniej, jak to się mówi, ostatniego potwierdzonego szczytu. Jeżeli teraz weźmiemy, że to była w całości ten ruch, ten spadek, ten w całości korekta, no to mieliśmy tu jakiś impuls, jakąś korektę i potem jakiś impuls i znowu większą korektę. I teraz wybicie tej korekty będzie już pierwszym mocnym sygnałem właśnie, że ten spadek no, będzie teraz w większym stopniu korekcony, a jest wskazanie na to, że odmienia się trend. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jest szansa właśnie dojścia co najmniej do tych poziomów, jeśli nie od razu do strefy, która jest jednoznacznie ważniejsza, więc tu okolice 1,36, ponieważ tu jak widzimy, możemy jeszcze sobie tutaj przesunąć, tak? Mamy tu wyraźną strefę realizowaną i 61,8%, a tego zniesienia raczej nigdy nie powinniśmy, że tak powiem, pobłażać i lekceważyć. Więc wydaje się, że tutaj rynek idzie w tym kierunku. Oczywiście znowu, żeby było jasne, to nie chodzi o to, że on samymi takimi świecami, czy tylko non stop jednostajnym krokiem pójdzie. Nie wiem, jak będzie to robione, czy będą jakieś korekty większe, czy będzie coś mniejszego. Przecież możemy mieć po tym silnym wzroście teraz znowu jakiś układ, jakiś jednodniowy czy dwudniowy spadku, który utworzy nam jak gdyby taką większą korektę pędzącą i dopiero potem dalsze, mocniejsze pójście, ale docelowo bo według mnie funt idzie tutaj na co najmniej 1,3450, najbardziej prawdopodobne, że na 1,36 i tak to bym na tej parze widział. No i na koniec jeszcze dolar do złotego, bo tutaj znowu jest pewna sprawa, która się objawiła w tym tygodniu, a mianowicie mamy czarnego pinbara i on sam w sobie nie byłby takim no, niczym innym i niczym dziwnym. Natomiast trzeba spojrzeć tak, jeżeli spojrzymy z tej długiej perspektywy, mamy niechlubnie impuls jakiś spadkowy. Teraz tutaj moim zdaniem mamy również pewien impuls wzrostowy, czyli pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. Małe ABC, ale do góry też jest ABC. Delikatne wyjście nad szczyt, tak, ale nie przeszkadza to temu, żeby było tak zwana korekta nieregularna. I teraz ta cała tutaj taka konsolidacja spadająca, która mogłaby mieć charakter formacji jak gdyby takiej flagi, to ona tutaj jakby nie była, powinno być wybicie i kontynuacja wzrostu. Natomiast jeżeli przejdziemy teraz na wykres dzienny, no to mamy próbę wybicia w czwartek, zanegowaną całkowicie w piątek. To jest moim zdaniem potężne wskazanie na to, że rynek będzie chciał iść dalej ku dołowi, czyli umacnianie złotego. No i tutaj widzimy wyraźnie trójka i tutaj trójka, czyli jeżeli po tej korekcie mamy trójkę, a nie impuls, no to moim zdaniem jest to jakiś układ, który może razem mieć znamiona, nazwijmy czegoś, co określamy jako korekta nieregularna, a jeżeli nawet i nie, jeżeli to miało być coś innego, no to po tym ruchu tutaj wzrostowym minimalnie wychodzącym nad ten szczyt powinniśmy mieć też mocniejszą korektę, czyli zejście co najmniej tutaj, czyli dalsze umocnienie do poziomu 36,40. Natomiast jak widzimy geometrycznie, takie mamy tutaj wskazania i tego bym się bardzo mocno trzymał, czyli po wybiciu tutaj tego minimum realizacja większego spadku w najlepszym przypadku do poziomu około tutaj 3,60 z groszami, bardzo prawdopodobny poziom 3,56, a od strony jeszcze szerszej również i 3,50. Tu są dla korekty nieregularnej, pamiętamy 1,27,2, 1,161. Teraz dla tego całego wzrostu widzimy tutaj nałożenie się z 61, tu nałożenie się z 50, tu nałożenie się z 38, czyli to są strefy geometryczne. Tu mamy dołki, strefa
zasada zmiany biegunów również. I tutaj mamy bardzo istotną strefę. Czyli moim zdaniem faktycznie teraz ten piątek pokazał, że tutaj nie mamy do czynienia chyba z flagą, tylko mamy do czynienia z formą dystrybucji w postaci takiego trójkąta prostokątnego. I tutaj chylę czoła przed, jeżeli tak się zrealizuje, chylę czoła przed osobą, przepraszam, że nie pamiętam niku, pod którym piszę, ale od jakiegoś czasu już od paru stara się nam przekazać i udowodnić, że mieliśmy tutaj etapy dystrybucji, nawet na niższych interwałach. Ta osoba wie, a inni na pewno też się domyślą, bo tylko jedna taka jest, co pisała na blogu, więc tu chylę akurat czoła przed tym, ale wygląda na to, że faktycznie po tym nieudanym wybiciu z tej ala formacji flagi mamy tutaj do czynienia z dystrybucją, a nie akumulacją. I nastąpi po wybiciu ewentualnie tego dołka, powinniśmy się spodziewać przyspieszenia spadków. I tak jak mówię, docelowo nawet bym to widział właśnie tutaj do poziomów 3,50, ponieważ w tej szerszej perspektywie, której pokazywałem, ja może przejdę ty nowy test tygodniowy, w tej szerszej perspektywie po tym impulsie mamy A, więc teraz możemy mieć B i dopiero potem C, dalsze osłabianie, więc tak to w tej chwili wygląda, jeśli chodzi o pary walutowe, a ta wydawała mi się też o tyle ciekawa, że raz, że dotyczy złotego naszego, który mógłby się umacniać, a teraz znowu w drugą stronę, idąc jeszcze to przerzucając, umocnienie złotego mogłoby wspomagać wzrosty na indeksie, na naszych indeksach giełdowych, to już jest tak na marginesie, ale wydaje mi się, że tutaj wyraźnie zaczyna się już przechylać ku temu, że mamy tutaj autentycznie formę dystrybucyjną, i w związku z tym warto trzymać ręce na pulsie, bo jest całkiem ciekawy zakres możliwy do wykonania po opuszczeniu tej fazy dystrybucji. I to tyle, jeśli chodzi o rynek walutowy.